Janek Krojewski, miło już było, jedziemy. Miał być Fort Trump, a będzie wielka baza NATO w Rumunii. To właśnie na Rumunię postawiły Stany Zjednoczone, i tam zamierzają zbudować największą bazę NATO w Europie, większą niż baza Ramstein w Niemczech. Właśnie tam ma trafić aż 10 tysięcy żołnierzy US Army, a sama baza będzie kosztować 2,5 miliarda dolarów. No i teraz możemy sobie zadać pytanie, czemu Rumunia, a nie Polska? Tutaj odpowiedź jest głównie geograficzna. Rumunia otwiera Amerykanom możliwość działania na Morzu Czarnym. Jest blisko Mołdawii, gdzie dalej jest problem z Naddniestrzem, co też widzieliśmy w ostatnich dniach, i ma dosyć dużą granicę z Ukrainą. Pod tym względem Rumunia jest bardziej przystępna niż Polska, ponieważ nie tylko otwiera Amerykanom możliwość działania na Ukrainie czy na Morzu Czarnym, ale także na południu, gdzie USA może mieć zawsze problemy z Turcją, z Iranem, z tym, co zostało po Iraku, z Syrią. Jest państwem po prostu dużo lepiej obecnie względem potrzeb Amerykanów położonym niż nasz kraj. Wcześniej takim daleko wysuniętym na wschód sojusznikiem USA Armii była Turcja, ale Turcja zaczęła stawać na głowie, żeby zniechęcić do siebie inne państwa NATO, a taką kroplą przelewającą czarę goryczy był dziwny zamach stanu z 2016 roku, kiedy Erdogan chyba chciał sobie zamurować władzę na kolejnych 20 lat i postanowił przeprowadzić sztuczny płucz na własną osobę, nie wiem czy pamiętacie te wydarzenia, ale to było tak kuriozalne i tak bardzo ustawione, że Amerykanie wtedy faktycznie złapali się za głowy, wywieźli głowice nuklearne z Turcji, no i one właśnie prawdopodobnie znalazły się w Rumunii. Wszystko pięknie, bo ta rumuńska baza będzie także chronić nas, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że będzie pozwalała tak samo na ochronę granic fińsko-rosyjskiej, polsko-rosyjskiej, jak i, jak i dolnych granic NATO, południowych granic NATO, więc tutaj nie powinno być problemu. Natomiast bardzo chciałbym wrócić do takiego wątku, który kilka lat temu rozpalał opinię publiczną w Polsce, a mianowicie był to Fort Traff. Do dziś, gdy wejdziemy na stronę internetową Ministerstwa Obrony Narodowej, to znajdziemy informację, że Fort Traff da gwarancję bezpieczeństwa i zapewni całkowite, całkowite bezpieczeństwo w naszym regionie, więc to, to nie zniknęło a ponadto trzeba dodać, że zarówno minister Mariusz Błaszczak, jak i Andrzej Dłej wielokrotnie podkreślali, że Fort Trump w Polsce po prostu powstanie. Tysiące żołnierzy US Army stale będą stacjonować w Polsce. Nic z tego nie wyszło. Ostatecznie skończyło się tylko na szpicy dowództwa NATO, która stacjonuje w Poznaniu. Natomiast te wielkie marzenia o Forcie Trump, które były wielokrotnie podkreślane jako już projekt zrealizowany, w zasadzie gdzieś uciekły. Mam wrażenie, że nikt nie został z tego rozliczony. Nikt potem nie mówił, że Hej, przecież powiedzieliście, że to już będzie miało miejsce, że ci żołnierze będą tutaj za kilka lat, a potem to gdzieś się rozpłynęło, i mam wrażenie, że też w zalewie nowych zagrożeń my po prostu zapomnieliśmy, że taka obietnica po prostu została złożona. Jeszcze w maju 2019 roku politycy PIS karmili nas informacjami, że lada dzień zostanie podpisany dokument, który ucieleśni, urzeczywistni ten Fort Trump. Mówiono też, że żołnierze amerykańscy, kiedy wchodzili do Europy, to nie wychodzili z żadnego państwa, że dalej stacjonują we Francji, że dalej stacjonują w Niemczech, że nie zawiedli swoich sojuszników. No ale jak wiemy, żaden taki dokument nie został podpisany. Potem y, politycy z obozu Trumpa wodzili nas za nos, mówili, że to nie jest dobry moment, że teraz są inne rzeczy do zrobienia, ale faktycznie nigdy taki dokument nie został podpisany, a ja prawdę mówiąc nawet jestem sceptyczny co do tego, czy on w ogóle powstał. Światełko na to, co stało się z Fortem Trump i z całą tą ideą rzuca w swojej książce John Bolton, były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Donalda Trumpa, który napisał tam, że faktycznie Donald Trump wielokrotnie obiecywał Andrzejowi Dudzie powstanie takiej bazy wojskowej, że był przygotowany na podpisanie odpowiednich papierów w Polsce 1 września podczas kolejnej wizyty upamiętniającej wybuch II wojny światowej ale potem po prostu o tym zapomniał. To jest dosyć druzgocące, biorąc pod uwagę to, jak Donald Trump lubi się wywyższać i porównywać z Joe Bidenem, mówiąc o swojej sprawności intelektualnej. Natomiast musimy pamiętać, że mówimy dalej o dwóch facetach, którzy są jeden po 80, drugi już bardzo, bardzo blisko 80 i umysł może być nie ten. Bolton pisze w ten sposób, że albo zapomniał, albo to tylko pokazuje. Jaki stosunek ma Donald Trump do obietnic, które niewiele mu przynoszą, i że tak naprawdę on lubi pleść, co mu silny na język przyniesie? A ja mówię mu to wszystko, ponieważ wiem, że kochacie Donalda Trumpa. Widziałem to w Waszych komentarzach na TikToku, kiedy ośmieliłem się go skrytykować po raz pierwszy. Tam było bardzo wiele komentarzy, które nie były może przesadnie rozwinięte, ale pokazywały to, że gdyby wybory w USA miały odbyć się jutro, to na pewno byście popierali Trumpa. Jest też w polskiej opinii publicznej, zresztą suflowana przez Republikanów taka teza, że za Trumpa nie wybuchła żadna wojna. No, chciałbym powiedzieć, że być może i nie wybuchła. Trump sam nie sprokurował żadnej wojny, ale na pewno sprokurował bardzo poważne straty dla US Army i dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Problem Donalda Trumpa w polityce międzynarodowej polega na tym, że wszystkich mierzy swoją miarą i uważa, że każdy na świecie pożąda wyłącznie pieniędzy. Tymczasem, jak dobrze wiemy, Ludzie mają szereg bardzo różnych podniec i nie zawsze jest to kasa, ale idąc właśnie tym tropem myślenia, Trump w lutym 2020 roku rozpoczął negocjacje z talibami na temat wycofania się wojsk amerykańskich z Afganistanu po 20 latach. No i dobrze wiemy, jak to się skończyło. Skończyło się to tym, że taliban wrócił z pełną parą, a w zasadzie wszystkie zdobycze, które Amerykanie mieli podczas tych 20 lat, no one nie były jakieś specjalnie duże, zostały zaprzepaszczone. Tą porażką głównie obarcza się Joe Bidena, no bo faktycznie samo wyjście wojsk stało się już za jego kadencji, ale to administracja Trumpa przygotowywała wyjście wojsk z Afganistanu i wszystko to tak naprawdę było w imię izolacjonizmu, w imię tego, aby wyborca gdzieś w Stanach uwierzył, że teraz pieniądze nie będą szły na armię gdzieś za oceanami, tylko polepszą jemu życie w Ameryce. Tymczasem Trump porzucił, rzucił na pożarcie też bardzo wiele biznesów, które miały miejsce w Afganistanie. Rzucił na pożarcie wydobycie surowców, których Ameryka mogła, mogła, mogła się nimi karmić, mogła na nich budować swój wzrost. Ba, także rodzina Kulczyków przecież zainwestowała w kopalnie w Afganistanie, które po zwycięstwie talibów po prostu przepadły. I teraz wydaje mi się, że w kontekście przyszłego ładu światowego nie jest o tyle istotne to, co Trump jako prezydent USA zrobi, co raczej to, czego nie zrobi. Jako przykład można tutaj posłużyć Afryka. Afryka, gdzie już wiemy, że od lat Chińczycy, od dekad Chińczycy inwestują w energetykę, w infrastrukturę. Jest przecież cały ten projekt nowego jedwabnego szlaku, w którym Afryka pełni bardzo ważną funkcję. No a tutaj Trump ze swoim izolacjonistycznym myśleniem wychodzi i mówi, ani grosza więcej na Afrykę, bo to są Y y Sheethole Countries i on nie zamierza tam dawać na pomoc humanitarną, na walkę z AIDS, na walkę z głodem. Okej, okay, może tego nie robić, tylko pomyślmy sobie tak: jeżeli Chiny tam wjadą, tak na bardzo poważnie, już wjechały na bardzo poważnie, to one będą miały wszystkie dłonie na przyciskach i to oni będą mogli jednym skinieniem ręki doprowadzać ich do głodu albo do Prosperity. A jeżeli doprowadzą do głodu, no to jak dobrze wiecie, Miliony emigrantów ruszą nie do Chin stamtąd, tylko do Europy. I w ten oto sposób bardzo łatwo oddajemy państwom, po prostu nam wrogim, możliwość sterowania masami ludzkimi i destabilizowania samych siebie przy pomocy wojny hybrydowej. No a jak Trump mówi, że wyjdzie z NATO i nie będzie bronić tych państw, które nie płacą 2% PKB na obronność, no to to już jest populizm czystej wody, no bo nie da się. Utrzymać takiej hegemonii na świecie nie da się utrzymać takiego sojuszu wojskowego, jeżeli będziemy go traktować wybiórczo. Jeżeli Trump mówi, że pomoże Polsce, być może nie uda się pomóc Polsce bez baz w Niemczech, być może nie uda się pomóc Polsce bez tej bazy w Rumunii. Być może istotna jest szersza siatka sojuszników, którzy, których nie będziemy traktować w ten sposób, że. Ej, stary, nie oddałeś mi stówy, którą pożyczyłeś miesiąc temu, więc teraz ci muszę wyrzucić znajomych na Facebooku, tylko będziemy ich traktować poważnie. Bardzo dobrą lipostę w, w tym zakresie miał ostatnio Radosław Sikorski, który powiedział, że y, artykuł 5 NATO został użyty tylko raz w historii, i to było po 11 września. Ktoś powiedziałby, że skoro Trump zamierza zdemontować NATO, no to pozostanie nam alternatywa w postaci armii europejskiej, o której bardzo dużo mówi Francja. Y, no ale Francja mówi o tym z kilku przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że Emmanuel Macron ma ambicje, żeby stać się takim pogrobowcem, duchem, e, niosącym w kolejne pokolenia przesłanie gałistowskiej Francji. A Francja to była jednak Francja imperialna, w związku z czym Macron też załatwia bardzo wiele interesów, a także w Afryce. Właśnie tam Francja, tam gdzie miała były kolonie, wchodzi bardzo mocno energetycznie, buduje swoje elektrownie i, i wspiera tamtejszą infrastrukturę. No, a więc Macron chciałby mieć takie narzędzie, żeby polskiego żołnierza, czy powiedzmy nie wiem, jakiegoś Niemca wysłać do Mali, żeby tam walczył z Boko Haram. Nie jestem wcale pewien, czy tak ochoczo wysyłałby swoich żołnierzy na Ukrainę, i to pomimo ostatniej deklaracji, że jak najbardziej to zrobi. Ale pamiętajmy, że ci żołnierze, których Francja, nawet jeżeli wyśle na Ukrainę, no to będą stacjonować w Ukrainie Zachodniej i raczej szkolić Ukraińców niż i z bronią na front, a więc będą robić to, co i tak de facto robią od dwóch lat. Poza tym Francji Macrona za chwilę nie będzie, bo będą kolejne wybory i będzie inny prezydent we Francji, będzie za jakiś czas inna władza w Niemczech i my tak naprawdę nie wiemy, jaka będzie ta Europa przyszłości. Myślę, że jakimś papierkiem lakmusowym będą czerwcowe wybory europejskie, ale nie wiemy, czy we Francji nie wygrają lepeniści, którzy kiedyś ochoczo brali pieniądze od Rosjan albo czy w koalicji rządzącej w Niemczech nie, nie znajdzie się alternatywy für Deutschland. Nie mamy pojęcia, czy tak będzie i czy ta Europa nie będzie jeszcze bardziej... Powiedziałbym płynna, zdemontowana, mniej sojusznicza niż jest obecnie. Można by patrzeć historycznie na to, że mieliśmy trwałe sojusze. Sojusz polsko-francuski jest trwałym sojuszem, głównie dlatego, że oba te państwa zawsze grały na osłabienie Niemiec. Natomiast tak naprawdę znajdujemy się w rzeczywistości, w której. Trzeba będzie być państwem poniekąd obrotowym, bo sytuacja jest już tak płynna, tak zmienna, że będziemy musieli rozglądać się dookoła i patrzeć kto aktualnie jest naszym sojusznikiem, a kto naszym wrogiem. Mówię to wszystko bez cieniej satysfakcji. Myślę, że gdybym 5 lat temu usłyszał, sam powiedział, że chciałbym, żeby Polska była państwem obrotowym, to kazałbym samemu sobie walnąć się w łeb. Wtedy jeszcze wierzyłem w trwałe sojusze, wtedy jeszcze wierzyłem w trwałość sojuszu północnoatlantyckiego, no ale dzisiaj już widzimy, że to może nie być takie trwałe i te dogmaty, które przyświecały polskiej polityce zagranicznej przez ostatnie 25 lat, mogą być zwyczajnie nietrwałe. Trzeba więc wykorzystać czas, póki Joe Biden i jego ekipa, która jest dla nas bardzo życzliwa, jest przy władzy. Trzeba wykorzystać ten czas i na przykład włączyć Polskę, o ile to w ogóle możliwe, do programu nuclear sharing, czyli programu, w ramach którego jakieś głowice atomowe znajdowałyby się na terenie Polski. Nie byłoby to nic dziwnego, biorąc pod uwagę to, że Putin robi dokładnie to samo. Broń jądrowa, tak zwana taktyczna, ta, która, która się nie zrzuca na miasta i która nie wyrządza teoretycznie takich wielkich szkód, jest już na terenie Białorusi. Wydaje mi się, że jakąś symetrią i sensownym posunięciem byłoby, gdybyśmy także mieli u siebie amerykańskie głowice jądrowe i mogli powiedzieć, że nie zawahamy się ich użyć w momencie próby. Generalnie uważam, że Polska powinna mieć własną broń atomową, ale w tym momencie są to Marzenia Ściętej Głowy, nie mamy technologii w tym zakresie, nie mamy też budżetu w tym zakresie, nie rozwijaliśmy się w tym zakresie. Uważaliśmy, że będziemy chronieni zawsze przez naszych starszych braci, przede wszystkim w Ameryce no i daj Panie Boże, żeby tak było. Natomiast w tym momencie nie ma co bajać, trzeba działać na bieżąco i faktycznie, o ile pewnie. Francja czy Niemcy kręciłyby nosem na to, żeby Polsce dać jakieś rakiety atomowe, żeby nasi żołnierze mieli do nich dostęp, tak samo jak Amerykanie. O tyle w NATO są państwa, które powinny się na to zgodzić, w których interesie to jak najbardziej jest. Mówię tutaj zarówno o wszystkich państwach bałtyckich, jak i o Finlandii czy, czy Szwecji, która właśnie weszła do NATO. Gdyby te państwa zebrać, gdyby one powiedziały jednym głosem, że chcemy mieć dostęp do broni atomowej w sytuacji zagrożenia ekstremalnego, to wydaje mi się, że Stany Zjednoczone, jako ten szef NATO, powinny pójść im na rękę, a Polska jest naturalnym krajem, w którym jest największym krajem z nich wszystkich, najliczniejszym krajem z nich wszystkich, w którym, w którym ta broń po prostu powinna się znaleźć. Tak względu na to, że no, jeżeli zacznie się jazda o przesmyk suwalski, no to wtedy wiadomo, że my będziemy super zaangażowani, nawet gdyby okazało się, że wojska rosyjskie przez Białoruś wchodzą na Litwę, a nie do Polski. Wejście na Litwę także będzie oznaczało to, że Polska jest już w tą wojnę zaangażowana. Nie życzę sobie tego wszystkiego, ani Wam. I prawdę mówiąc, myślałem, że będę żył w innym świecie, w świecie, w którym będziemy się kłócić o to, e, jaka powinna być krzywizna banana względem norm europejskich, ale niestety, niestety historia zaczyna nas doganiać, a my musimy być od niej szybsi, co bardzo często nie udawało się naszym przodkom także dlatego, że nie mieli takich możliwości jak my. Dzisiaj jesteśmy globalną wioską, dużo bardziej niż kiedykolwiek, ale musimy sobie teraz zdawać sprawę z tego, że nasze poparcie też ma znaczenie. To znaczy, jeżeli Polacy gremialnie będą mówili, że chcą Donalda Trumpa, jeżeli Polska Polonia będzie mówiła, że chce Donalda Trumpa, to nie daj Boże, ten sen jeszcze się spełni i Donald Trump faktycznie wygra wybory. Tymczasem właśnie ta historia z Fortem Trump, z wielką pisowską obietnicą, która. Spaliła na panewce, w ogóle nie została zrealizowana, a potem nikt nie został za nią rozliczony. Wydaje mi się, że najlepiej pokazuje podejście Donalda Trumpa do sojuszników. Coś tam obieca, gdzieś wygłosi płomienne przemówienie. Pamiętamy to jego przemówienie na Placu Krasińskich, kiedy mówił o tym, jak wspaniale bronili się warszawiacy przez nazistami. No ale tak naprawdę zostało nam tylko to z tego. Nie mamy z tego żadnych większych konkretów. To wszystko, co możemy wziąć od Amerykanów, to nie tyle wziąć, co kupić, ponieważ nasza zbrojeniówka z zakupami od Amerykanów stoi. My tutaj się trzęsiemy i drżymy o nasz byt, a oni liczą pieniądze. I musimy pamiętać, że dla nich to też jest wielki biznes. Co mogę powiedzieć na koniec? Miło już było. Nie dajcie się umamić Trumpowi tylko dlatego, że ma luz i fajny długi czerwony krawat. To trochę za mało, żeby rządzić światem, a przede wszystkim żeby rządzić nami. A jestem pewien, że wybór tego prezydenta Stanów Zjednoczonych miałby kolosalny wpływ na przyszłość Rzeczpospolitej. Dziękuję. Do zobaczenia.